Oto BMW X7, największy dotychczas SUV BMW, największe BMW i BMW z największym grillem. Jestem dziś w Bułgarii, kierujemy się na południe. Po drodze BMW X7 zamienię na odświeżoną serię 7 z nieco mniejszym, ale też niemałym grillem i udam się nią do Grecji. Ale to w innym odcinku. Zasubskrybuj więc mój kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić tego oraz innych odcinków. A teraz w drogę, o ile uda mi się tu wspiąć. BMW X7 to jeden z największych SUV-ów na europejskich drogach. Jasne, za wielką wodą są większe, ale powodzenia w manewrowaniu mierzącym 515 cm długości i 2 metry szerokości kolosem w europejskim mieście, nie wspominając już o małych miasteczkach. BMW X7 jest większe od Audi Q7 czy dużego Range Rovera ze standardowym rozstawem osi, ale minimalnie mniejsze od Mercedesa GLS. Pod maską do wyboru 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe oraz wysokoprężne. W Stanach jest też niedostępne w Europie benzynowe V8. Testowy egzemplarz to M50D, ma 400 koni mechanicznych, a 760 Nm momentu obrotowego osiąga nie dzięki dwóm, a czterem turbosprężarkom. Od 0 do setki rozpędza się w 5,4 sekundy i powinien zużywać w granicach 7,5 litra na setkę w cyklu mieszanym. Na razie w trasie udało się osiągnąć około 10. W standardzie wszystkie X7 mają pneumatyczne zawieszenie. Gdyby ktoś chciał zjechać tym samochodem na przykład z wysokiego krawężnika, prześwit można zwiększyć ze standardowych 22 do 26 cm. Wszystkie wersje poza M50D mogą być wyposażone w pakiet rozwiązań do jazdy w terenie. W bagażniku jest przycisk do zmniejszania prześwitu o 4 cm na czas załadunku. Oprócz tego można ustawić wysokość prześwitu z poziomu tego monstrualnego pilota. Ponadto w trybie sportowym po przekroczeniu prędkości 138 km na godzinę zawieszenie samo obniża się o 2 cm, czyli na polskiej autostradzie masz szansę legalnie wejść w tryb ślizgu. Tylko po co jechać po autostradzie w trybie sportowym zamiast w komfortowym? Ten egzemplarz wyposażony jest w zintegrowany, aktywny układ kierowniczy. Miałem już do czynienia z tym systemem w X5 i w nowej serii 8. Jego działanie polega na skręcaniu tylnych kół w przeciwnym lub tym samym kierunku, co przednie koła, w zależności od prędkości. W założeniu ma to zwiększyć zwrotność przy niskich prędkościach i stabilność przy wyższych prędkościach. To jest bardzo duży samochód i nagle zrobiło się bardzo ciasno, bo pan wjeżdżał mi pod maskę. Ale w X5 i w serii 8 IAS, skrót od angielskiej nazwy Integrated Active Steering, działał dziwnie. To znaczy miałem już do czynienia z jego odpowiednikiem w innych markach i tam rzeczywiście działał zgodnie z założeniami. W X5 miałem wrażenie, jakbym wyczuwał graniczną prędkość, powyżej lub poniżej której zmienia się strona, w którą skręcają się koła. Z kolei seria 8 sprawiała wrażenie niestabilnej, nerwowej przy wyższych prędkościach. W X7 IAS działa bardzo płynnie, to znaczy kiedy wykonuje się taki manewr, czuć, że cały samochód pływa i co więcej, jest to również wyczuwalne, kiedy siedzi się z tyłu na siedzeniu w drugim rzędzie. Ten egzemplarz wyposażony jest w kosztujący blisko 20 tysięcy złotych system Executive Drive Pro. Stabilizuje on auto podczas przechyłów na zakrętach, jak i zwiększa komfort podczas jazdy na wprost poprzez niwelowanie wibracji wywołanych nierównościami na drodze. Czy to działa? X7 jedzie się bardzo komfortowo, przynajmniej z przodu, kiedy siedzi się z przodu. Ta kamera rzeczywiście wykrywa nierówności przed samochodem. Ten system stabilizacji osi rzeczywiście zapobiega zbytnim przechyłom i jest to bardzo dobry system, ale w drugim rzędzie jest jeszcze ok, w trzecim rzędzie, gdzie siedzi się już chyba za tą tylną osią, czuć niestety wibracje, więc jeśli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to lepiej niech siedzi w pierwszym lub drugim rzędzie. Wyciszenie. Wyciszenie jest niezłe, to znaczy przez większość czasu jest bardzo fajnie, bardzo cicho, natomiast ponieważ ten samochód jest taki długi, wielki, to komunikacja z pasażerem w drugim rzędzie już jest trudna, a do trzeciego rzędu, jeżeli siedzą tam jakieś dzieci, trzeba pewnie krzyczeć: "Ej, cisza tam!"
8-stopniowy automat zmienia biegi szybko i płynnie. Hamowanie. To auto waży 2,5 tony, więc nie rozpędza się za bardzo w miejscach, w których ktoś lub coś może nagle pojawić się przed tą olbrzymią maską. Na wszelki wypadek BMW X7 w standardzie ma tempomat z funkcją hamowania oraz system ostrzegania przed kolizją i pieszymi z funkcją hamowania w mieście. Opcjonalny aktywny tempomat ułatwia jazdę w korku i w trasie. Trzymanie rąk na kierownicy jest wskazane, ale w nowej wersji systemu można je ograniczyć do minimum. Widoczność jest nadspodziewanie dobra. To znaczy, okej, to jest duży SUV, jest długi, tam są z tyłu olbrzymie zagłówki i tak dalej, ale naprawdę nie jest źle jak na tak wielkie pudło. W manewrach pomaga system kamer 360 stopni, a jeśli wyjazd z wąskiego garażu czy ślepej uliczki jest za trudny, BMW wyposażyło X7 w system zapamiętujący manewry na ostatnich 50 metrach. Auto wycofa po swoich śladach. Kilka słów o kokpicie. Jeśli wygląda znajomo, to dlatego, że praktycznie to samo wnętrze widzieliście w moim teście BMW X5. BMW stosuje teraz nowy system operacyjny 7.0. Jego działanie też pokazywałem w teście X5 i tam też odnosiłem się do nowych wirtualnych zegarów. Nie jestem ich fanem, w każdym razie nie byłem na początku i 4 czy 5 testów BMW później nadal uważam je za rozpraszające. Nie jest to zarzut pod adresem wirtualnych zegarów, ale pod adresem rozwiązania BMW. Nie podoba mi się, że w zależności od wyświetlanych informacji za dużo zmienia się w układzie i sposobie prezentacji. Na przykład wyświetlenie biegu. Wiem, że w SUV-ie nie jest to najważniejsza rzecz, ale ostatnio jeździłem BMW Z4 i tam w trybie manualnym czy sekwencyjnym skrzyni nie widziałem, na którym jestem biegu, bo ta informacja została zminimalizowana, kiedy wyświetlane były dane na temat zużycia paliwa. Audi i Mercedes robią to moim zdaniem lepiej. No dobrze, a teraz przesiadam się do tyłu. BMW X7 w standardzie jest 7-miejscowy, ale opcjonalnie zamiast kanapy w drugim rzędzie można zamówić 2 niezależne fotele. Nie jest to może rozwiązanie najbardziej praktyczne w aucie rodzinnym, ale X7 może przecież pełnić funkcje reprezentacyjne, a VIP-y mogą nie chcieć ocierać się o siebie na kanapie. Przy mierzącym ponad 310 cm rozstawie osi chyba nikogo nie zdziwi, że z tyłu jest dużo miejsca na nogi. Fotele są elektrycznie przesuwane. Można też zmienić kąt nachylenia oparcia. Nie wiem, dlaczego nie mogę zrobić tego w trakcie jazdy, ale jakoś się nie da. Jest też system inforozrywki. Za zgodą kierowcy pasażer może sterować niektórymi funkcjami. Ale X7 jest tak wielkie również po to, aby w trzecim rzędzie było wygodnie podróżować nawet dorosłym. Przede wszystkim już samo wsiadanie jest wygodne, bo fotele sterowane są elektrycznie. W trzecim rzędzie jest dużo miejsca. Niewiele jest samochodów na europejskim rynku, którymi dorośli mogliby komfortowo podróżować z tyłu. Zachwycałem się ilością miejsca w Infiniti QX60. Tu jest jeszcze wygodniej. Jest dużo miejsca nad głową i na kolana. Wprawdzie miejsca na stopy jest niewiele, ale w niektórych samochodach gorzej bywa w drugim rzędzie. Pasażerowie w trzecim rzędzie mają do dyspozycji swoją strefę klimatyzacji i nawet własny panoramiczny dach. Nawiasem mówiąc, cały panoramiczny dach może być wyposażony w funkcję oświetlenia nastrojowego, bo czemu nie? Jeśli chodzi o komfort podróżowania z tyłu, to z tyłu jest najgorzej. To znaczy, o ile z przodu, to takie dziwne elektroniczne zawieszenie bardzo fajnie tłumi nierówności, o tyle z tyłu czuję, że ten samochód jednak skacze i pod tym względem nie chciałbym tu podróżować dłużej po nierównych drogach. Natomiast jeśli chodzi o miejsce na nogi i nad głową, to jest go mnóstwo. Po prostu możesz tu podróżować przez cały kontynent. Bagażnik. W ustawieniu 7-miejscowym ma 326 litrów ze schowkiem pod podłogą.
czyli mniej więcej tyle co Volkswagen Polo. Po złożeniu wszystkich siedzeń, co można zrobić jednym przyciskiem, ilość miejsca w bagażniku rośnie do ponad 2100 litrów. Ceny BMW X7 zaczynają się od 393 tysięcy zł za wersję X-Drive 30D. Testowy egzemplarz M50D z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 643 tysiące. BMW X7 to komfortowy SUV dla pasażerów w dwóch z trzech rzędów. Niezależnie od tego, czy podróżujesz po autostradzie, czy po krętych drogach, jak te, które zaprowadziły mnie z Sofii do Banska. A wygląd? Ocenę zostawiam Tobie. Daj mi znać w komentarzach pod filmem, zasubskrybuj też mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić m.in. testu serii 7, którą pojadę z Banska w Bułgarii do Salonik w Grecji.